Podcast Geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W sobotę 17 lutego 2024 roku Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz Podczas konwencji wyborczej w Kielcach oficjalnie zainaugurowali kampanię samorządową Koalicyjnego Komitetu Wyborczego, Trzecia Droga, składającego się z Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ta konwencja pewnie nie przyniosłaby jakiegoś większego rozgłosu, gdyby nie bulwersujące słowa, które wypowiedział marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Słowa skierowane w stronę prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina. Hołownia, na fali pewnych emocji po śmierci Aleksieja Nawalnego, powiedział: Cytuję, Wgnieciemy Putina w ziemię. Koniec cytatu. Te bulwersujące, skandaliczne słowa wypowiedziane pod adresem głowy innego państwa są moim zdaniem takim probierzem tego, co się obecnie dzieje w establishmentie politycznym III Rzeczypospolitej. Ta retoryka prowojenna, ta retoryka nastawiona na konfrontację z Rosją niestety przybiera na sile i to bardzo już głośno słychać. Posłuchajmy zresztą szerszej wypowiedzi Szymona Hołowni podczas tej konwencji w Kielcach, tak aby no, zobaczyć całe, całe tło tej, tej wypowiedzi, tego, tego cytatu. Mam dla Was dwie wiadomości, złą i dobrą. Zła jest taka, że ani Putin nie odpuści, ani świat nie stanie się nagle spokojniejszym miejscem. Ale jest też dobra. Dobra jest ta, że my sobie z tym poradzimy, że zostaliśmy postawieni dzisiaj przed najpoważniejszym egzaminem od pokoleń. I chcę Wam powiedzieć, że my ten egzamin zdamy. My ten egzamin zdamy, bo jesteśmy wspaniałym narodem mądrych, przedsiębiorczych i odważnych ludzi. Putina wgnieciemy w ziemię. Prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić. Na kra za kraty albo na cmentarz. Putin jest wrogiem ludzkości. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o wadze sojuszy, które zawieramy. Putin jest kimś, kto przypomniał nam o tym, że potrzebujemy przyjaciół. Putin przypomniał nam o tym, jak blisko jest od nas do niego i dzisiaj nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że trzeba wspierać Ukrainę, żeby ona mogła wygrać z tym zbrodniarzem na swoim terytorium, żebyśmy my nie musieli wygrywać z nim na swoim. Ta wypowiedź Szymona Hołowni mogłaby zostać potraktowana jako swego rodzaju folklor, folklor polityczny. Wypowiedź nieodpowiedzialną, wypowiedź chłopca w krótkich spodenkach, który próbuje bawić się w politykę, no gdyby nie fakt, że Szymon Hołownia pełni. Funkcję trzeciej osoby w państwie, jest marszałkiem Sejmu. Jest to skrajnie nieodpowiedzialna wypowiedź, skrajnie głupia, niezgodna ani z polską racją stanu, ani z polskim interesem narodowym. Hołownia próbuje wchodzić w buty chyba marszałka Piłsudskiego, ale to nie ten kaliber, nie te czasy i nie ta, nie ta osobowość. Trzeba zrozumieć też, kto jest jednym z najbliższych współpracowników Szymona Hołowni, a jest to Michał Kobosko, człowiek, który pracował przez lata w Atlantic Council, bardzo wpływowym amerykańskim ośrodku eksperckim, gdzie w zarządzie zasiada siedmiu byłych dyrektorów CIA. To wszystko wpasowuje się właśnie w okres. Narrację prowojenną, wbudowanie atmosfery strachu, wbudowanie atmosfery przyzwolenia społecznego na udział Polski w wojnie. To jest niezwykle niebezpieczna sytuacja, w której mamy do czynienia z tworzeniem społecznego przyzwolenia na eskalowanie konfliktu z Federacją Rosyjską i z Republiką Białoruś. W tej wypowiedzi marszałka Sejmu widzimy po raz kolejny. Powielanie takiej fałszywej narracji o tym, że jeżeli Polska nie będzie wspierać Ukrainy, to wówczas będzie kolejna, jeśli chodzi o konfrontację z Federacją Rosyjską. No bo przecież wystarczy spojrzeć na mapę, gdyby Rosja realnie chciała rozpocząć konflikt zbrojny z Polską, wcale nie musiałaby robić tego na granicy z Ukrainą. Polska ma ponad 600 km granicę z państwem związkowym Rosji i Białorusi. Dzisiaj bezwarunkowe wspieranie Ukrainy jest niezwykle niekorzystne dla państwa polskiego, co widzimy po całym rynku rolno-spożywczym. Te, te ogromne problemy gospodarcze, które Polska dzisiaj posiada, te ogromne, ten ogromny zalew rynku. Polskiego przez towary rolne z Ukrainy jest tak naprawdę widmem, groźbą upadku wielu sektorów polskiego rolnictwa. I tutaj rolnicy mają absolutną rację, protestując przeciwko zalewowi polskiego rynku przez towary z Ukrainy, które nie spełniają żadnych norm unijnych. A przecież jest to wierzchołek góry lodowej. Doskonale wiemy, jak establishment ukraiński podchodzi do chociażby polityki historycznej. Do pamięci historycznej, do e, pamięci o ukraińskim ludobójstwie na narodzie polskim. E, nie ma zgody na ekshumację. E, mamy do czynienia z gloryfikacją ludobójców, takich jak Bandera i e, jest to niestety także efekt tej bezwarunkowej pomocy dla Ukrainy i dzięki której zresztą ten konflikt cały czas się tli i cały czas negatywnie oddziałuje na gospodarki państw Unii Europejskiej czy szeroko pojętego kolektywnego zachodu. W interesie państwa polskiego jest jak najszybsze zakończenie konfliktu na Ukrainie, a nie Podsycanie tego konfliktu poprzez przesyłanie, czy to wsparcia finansowego, czy to wsparcia, czy to wsparcia wojskowego. W tym miejscu, jeszcze kilka słów na temat samego Aleksieja Nawalnego. Jemu poświęciłem um, odcinek numer 175 podcastu Geopolitycznego, zatytułowany Trzy mity o Aleksieju Nawalnym. I w tym momencie no, mogę tylko powtórzyć pewne, pewne tezy, które wtedy postawiłem, a mianowicie fakt, że Aleksiej Nawalny nie był żadnym opozycjonistą, takim demokratycznym, który w ogóle był, można powiedzieć, zwolennikiem o 180 stopni innej polityki niż prowadzi ją Federacja Rosyjska. Nic z tych rzeczy, był rosyjskim nacjonalistą, popierał wojnę z Gruzją w 2008 roku i wiele, wiele innych kwestii, był wielokrotnie wykorzystywany przez rosyjskie służby specjalne do rozgrywki informacyjnej z Zachodem. Osobna sprawa, że oczywiście w Rosji toczy się walka różnych frakcji, także w rosyjskich służbach specjalnych toczy się walka różnych frakcji i niewątpliwie Aleksiej Nawalny był ofiarą tej, tej walki, ale trudno mówić o tym, że był jakimkolwiek. Jak można powiedzieć na rozumienie zachodnioeuropejskie, przedstawicielem demok demokracji czy czegoś z tym, z tym związanego. Absolutnie nie. Był człowiekiem systemu, był człowiekiem, był, tak jak powiedziałem, rosyjskim nacjonalistą i, i elementem pewnej rozgrywki prowadzonej przez rosyjskie służby specjalne. To, o czym się dowiedzieliśmy w piątek 16 lutego 2024 roku, czyli o jego śmierci w kolonii karnej, to jest no, efekt tej właśnie rozgrywki o władzę w Rosji. To, jeżeli patrząc na całą historię Rosji, to nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast wylewanie krokodyli łez przez polityków w Polsce, przez establishment polityczny w Polsce jest po prostu niepoważne, jeżeli chodzi o śmierć, śmierć Nawalnego. To jest efekt kompletnego niezrozumienia Wschodu, kompletnego niezrozumienia tego, co się dzieje wewnątrz rosyjskich struktur, struktur siłowych. Samo wystąpienie marszałka Sejmu Szymona chołowni tak naprawdę, mogłoby wyczerpywać znamiona aż trzech. Przestępstw ujętych w kodeksie karnym? No, pytanie czy. Ktoś w Polsce odważy się złożyć takie zawiadomienie do prokuratury, bo patrząc na tę wypowiedź, analizując ją bardzo dokładnie, no to możemy tutaj, możemy tutaj przywołać chociażby artykuł 129 kodeksu karnego, który mówi o tym, że, cytuję, kto będąc upoważniony do występowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rządem obcego państwa lub zagraniczną organizacją, Działa na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kolejny artykuł, który właśnie mógłby się tutaj kwalifikować, to jest artykuł 136, paragraf, paragraf 3, mówiący o. Znieważeniu przedstawiciela obcego państwa. Tutaj paragraf pierwszy mówi o tym, że cytuję: kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza się czynnej napaści na głowę obcego państwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego państwa albo osobę korzystającą z podobnej ochrony na mocy ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Paragraf trzeci, który przywołałem, brzmi, cytuję, karze określonej w paragrafie drugim podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie znieważa osobę określoną w paragrafie Pierwszym. No i wreszcie analizując tę wypowiedź znacznie głębiej, można byłoby przytoczyć artykuł 117 kodeksu karnego, który brzmi: cytuję, kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Koniec cytatu. Szanowni Państwo, tutaj nie będę wnikał w jakieś prawnicze rozważania. Faktem jest, że wypowiedź marszałka Szymona na chołowni była skandaliczna. Taka wypowiedź absolutnie nigdy nie powinna mieć miejsca w przestrzeni publicznej. Jest to atak na głowę obcego państwa, jest to znieważenie głowy obcego państwa, jest to eskalowanie napięcia w relacjach międzynarodowych, coś co jest absolutnie sprzeczne z polskim interesem narodowym. Wiemy doskonale, że Polska nie ma żadnego interesu w wojnie z Rosją. Co więcej, Polska jest w ogóle nieprzygotowana do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, czy to w sensie Szkolenia rezerw, wyposażenia, sprzętu, systemu obrony cywilnej i tak dalej, i tak dalej, systemu obrony powietrznej. No, moglibyśmy tutaj bardzo długo wymieniać. Jest to skrajnie nieodpowiedzialna wypowiedź, która wpasowuje się niestety w tę strategię wykorzystywania Polski jako zderzaka strategicznego Stanów Zjednoczonych czy mocarstw anglosaskich. Musimy pamiętać i podkreślać za każdym razem, że wojna na Ukrainie. To nie nasza wojna. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny, pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.